Waleczność została jednak nagrodzona. Pogoń Szczecin pokonała 1-0 pod Beskidzie Bielsko-Biała. W pierwszej bezbramkowej połowie przewagę mieli Portowcy, jednak nie potrafili pokonać bramkarza gości. Szczęście uśmiechnęło się do Pogoni w 73 minucie, kiedy po akcji Moskalewicza i zagraniu ręką obrońcy pod Beskidzie sędzia podyktował rzut karny. Niestety po raz drugi w tej rundzie jedenastkę zmarnował Sergio Batata. Rozstrzygnięcie padło w przedłużonym czasie gry, a gola na wagę 3 punktów zdobył Przemysław Kaźmierczak. Wyczekałem obrońcę, który zbił głową piłkę za 16 i po prostu się udało. Bramkarz jeszcze został kozła przed obroną i tak wpadła bramka. Pogoń miała więcej sytuacji do strzelenia bramek, nie wykorzystali ich. No i za walkę może nam się remis należał, no straciliśmy go po czasie. No i trudno, tak jest w piłce. Na relacji ze spotkania zapraszamy jutro o 12:45 na antenie regionalnej trójki. Drugi nasz 15. kolejka rozgrywek drugiej ligi piłki nożnej po raz przedostatni przed własną publicznością. MKS Pogoń Szczecin przeciwnikiem Portowców pod Beskidzie Bielsko-Biała, sobota 8 listopada, godzina 18. Oto skład, w jakim wystąpili goście. W bramce Bułka, w obronie Jermakowicz, Piekarski, Jędryczko, wspomagani przez Klaczkę, w linii pomocy Bogdan Szłapa, Agafon i Czak, i w linii ataku Rączka oraz Kaźmierowicz. Trenerem drużyny gości Krzysztof Pawlak i skład drużyny szczecińskiej Bogusław Wyparło w bramce. W obronie Brazylijczycy Rodrigo Julcimar oraz Michalski. W linii pomocy Matlak, Łabęcki, Biliński, Drumlak, Parzy. I w linii ataku Sergio Batata oraz Olgiert Moskalewicz. Pod Beskidzie podbudowane ostatnimi występami w lidze i zwycięstwami z czołowymi drużynami drugiej ligi, Zagłębiem Lubin 4-2 oraz z GKS-em Bełchatów 2-1. Pogoń z kolei chciała zatrzeć złe wrażenie po ostatnim występie w Ostrowcu, kiedy to Portowcy przegrali z Krzo 1-3. To ważny moment tego spotkania. Losowanie stron i Pogoń rozpocznie na bramkę w kierunku ulicy Twardowskiego, co będzie miało znaczenie szczególnie w drugiej połowie, kiedy będziemy atakować pod zegar. Rozpoczęli goście, ale pierwszą groźną sytuację stworzyli Szczecinianie. W 5 minucie powinno być 1-0. Sergio Batata, Olgierd Moskalewicz i tuż obok słupka bramki Dawida Bułki. Za linii bocznej wrzucał z autu Rodrigo do swojego rodaka Bataty. Ten wycofuje głową do Moskalewicza. Moskalewicz momentalnie złożył się do strzału, ale obok bramki pod Beskidzia 0-0. W 6 minucie piłkę stracił Marcin Klaczka. Przejął ją szybko Olgierd Moskalewicz. Klaczka powstrzymywał napastnika drużyny szczecińskiej. No i za to zatrzymywanie ukarany żółtą kartką. Pierwsza żółta kartka w tym spotkaniu. Jeszcze raz faul pomocnika drużyny Podbeskidzia Bielsko-Biała. Z rzutu wolnego po tym faulu strzelał Sergio Batata. Przygotowanie Grzegorz Matlak, Paweł Drumlak, Sergio Batata jednak nad poprzeczką bramki gości. Tym razem z rzutu wolnego gracze Podbeskidzia, dośrodkowanie Wojciecha Rączki, nie dochodzi do piłki Mieczysław Agafon i groźnie było pod bramką Pogoni. A teraz kolejny rzut wolny, Radosław Biliński i Sergio Batata. Batata, mocne uderzenie i znów nie w światło bramki gości, a więc wciąż wynik remisowy 0-0. Rzut drożny dla gości. Wojciech Rączka, dośrodkowanie, no i bliski pokonania własnego bramkarza i zdobycia gola samobójczego Michał Łabęcki. Skończyło się tylko na rzucie rożnym dla gości, z którego nic nie wynikło, a to dwa rzuty rożne dla Pogoni w 14 minucie. Tomasz Parzy, Krzysztof Michalski i wybija piłkę z linii bramkowej jeden z zawodników Podbeskidzia Bielsko-Biała, stojący przy krótkim słupku. Ponownie z rzutu rożnego pomocnik drużyny szczecińskiej. Tradycyjnie przy stałych fragmentach gry szuka szczęścia przy zdobyciu bramki Krzysztof Michalski. Tomasz Parzy i powtórnie Krzysztof Michalski. Tym razem za słabe było jednak to uderzenie, by pokonać Dawida Bułkę, a więc po kwadransie mieliśmy wciąż wynik remisowy 0-0. Niecałe 60 sekund po tej akcji znów
Bliscy zdobycia gola byli szczecinianie, choć od auto rozpoczyna zespół Podbeskidzia Bielsko-Biała. Walka w środku pola. Tomasz parzy do Olgierda Moskalewicza. Moskalewicz ładnie dojrzał na środku Michała Łabęckiego. Łabęcki od razu do Grzegorza Matlaka. Matlak w pole karne. Sergio Batata ładnie złożył się do tego uderzenia głową. Jednak znów zabrakło chyba siły przede wszystkim przy tym uderzeniu, choć przyznać trzeba, że z trudnej pozycji uderzał Brazylijczyk. I kolejna akcja drużyny szczecińskiej. Jules Simard. Na prawą stronę do Krzysztofa Michalskiego. Michalski, a obok niego Tomasz Kazimierowicz. No i faulowany nasz zawodnik. Teraz dopiero spojrzał, że leży na murawie. Krzysztof Michalski wybija piłkę. Tomasz parzy. No i spójrzmy, cóż takiego wydarzyło się. No ewidentnie nadepnął na nogę zawodnika szczecińskiego. Tomasz Kazimierowicz powinien ukarany być za to zagranie żółtą kartką. Rusza Michał Łabęcki środkiem pola do Olgierda Moskalewicza. Moskalewicz patrzy, jak ustawieni koledzy cały czas. Olgierd Moskalewicz, ładne oddanie piłki do Pawła Drumlaka. Drumlak w pole karne do Grzegorza Matlaka. Ten z lewej strony pola karnego uderza, ale znów brak precyzji przy tym uderzeniu. Piłka poszybowała wysoko, wysoko obok bramki drużyny Podbeskidzia. Pół godziny gry za nami, wynik remisowy, bezbramkowy, 0-0. Akcja gości, Andrzej Szłapa na środku boiska. Odbiera mu jednak piłkę Sergio Batata. Olgierd Moskalewicz bardzo ładnie z powrotem na prawą stronę do Bataty. No i indywidualna teraz akcja Brazylijczyka. Już jest w polu karnym Batata. Strzał broni jednak Dawid Bułka. Nie było nikogo, kto mógłby dobić strzały Sergio Bataty, odbitą piłkę przez bramkarza Podbeskidzia Bielsko-Biała. Wciąż 0-0. Z narożnika boiska Olgierd Moskalewicz. Wybijają piłkę obrońcy. Wciąż jednak szczecinianie utrzymują się przy piłce. Radosław Biliński ładnie do Tomasza Parzego parzy w pole karne i znów w kierunku Krzysztofa Michalskiego. Szybszy jednak obrońca Podbeskidzia Bielsko-Biała i tylko rzut rożny dla drużyny szczecińskiej. W 36 minucie mieliśmy drugą żółtą kartkę w tym spotkaniu. Tomasz parzy do Pawła Drumlaka. Drumlak, no i zatrzymywany nieprzepisowo przez Piotra Czaka. No i sędzia główny tego spotkania, Adam Konarski, bez wahania sięgnął do kieszonki po żółtą kartkę dla zawodnika Podbeskidzia. No i popatrzmy jeszcze raz na przewinienie zawodnika gości. Łapany za koszulkę Paweł Drumlak. Ewidentnie należała się żółta kartka graczowi gości. Do końca pierwszej połowy wynik się nie zmienił. Nic już ciekawego się nie wydarzyło. Po 45 minutach Pogoń remisowała z Podbeskidziem Bielsko-Biała 0-0. W przerwie szkoleniowiec drużyny szczecińskiej Bogusław Baniak dokonał jednej zmiany. Uskarżającego się na dolegliwości Radosława Bilińskiego zastąpił Przemysław Kaźmierczyk. Jednak druga połowa rozpoczęła się od zdecydowanych ataków gości. Oni zwietrzyli swoją szansę. I 46 minuta, lewa strona boiska, Kazimierowicz, wycofanie piłki i strzał Grzegorza Bogdana jeszcze daleko, daleko od bramki Bogusława Wyparły. Ponownie przy piłce gość. Grzegorz Bogdan w pole karne. Nie dochodzi do piłki Mieczysław Agafon. Niepewne wybicie przez Grzegorza Matlaka. Cały czas goście. Ładnie zastawił się teraz Andrzej Szłapa. Szłapa w pole karne. Uderzenie i jeszcze do piłki dochodzi Piotr Czagal. Zblokowany w ostatnim momencie przez wracającego Michała Łabęckiego. To akcja Andrzeja Szłapy. Dośrodkowanie. No i tutaj blokuje w ostatniej chwili ten strzał Michał Łabęcki. Minutę później znów groźnie zaatakowali gracze Podbeskidzia. Tomasz Kazimierowski niedokładnie jednak zagrywał piłkę do bardzo dobrze wychodzącego lewą stroną boiska Wojciecha Rączki. No i od razu do ataku rzucili się szczecinianie. Sergio Batata. Lewa strona pola karnego, Batata jednak indywidualnie, choć pokazywali się koledzy, strzał Bataty broni Dawid Bułka. Dwie minuty później
Rozpoczyna Paweł Drumlak. Drumlak czysto jednak odebrał mu piłkę Wojciech Rączka na środek do Mieczysława Agafona. Agafon spojrzał, gdzie koledzy, jest po lewej stronie. Szendobylski Andrzej Szłapa decyduje się na uderzenie zbyt słabej, zbyt ostrego kąta, aby zaskoczyć Bogusława Wyparki. Paweł Drumlak. Przemysław Kaźmierczak, niedokładnie na Kaźmierczak, no i znów goście, a konkretnie Wojciech Rączka. Na lewą stronę do Grzegorza Bogdana. Cały czas pod Beskidzie, bardzo ładnie lewą stroną, znów Tomasz Kaźmirowski już jest w polu karnym. Kaźmirowski, no i zamiast odgrywać do wbiegającego w pole karne kolegi, zdecydował się na uderzenie z dość ostrego kąta. Nic z tej akcji nie wynikło. Rzut wolny dla Pogoni, 55. minuta. Paweł Drumlak przyjmuje piłkę po prawej stronie. Tomasz parzy, dośrodkowanie na głowę Sergio Bataty. No i zabrakło chyba z pół metra, aby w końcu ucieszyć blisko 9-tysięczną publiczność, a tak wciąż 0-0. 3 minuty później ponownie z rzutu wolnego Paweł Drumlak, trzyosobowy mur graczy Podbeskidzia. Paweł Drumlak, no i podobnie jak w spotkaniu z Krakowią, na głowę Tomasza Parzego, ale piłka jak zaczarowana nie chciała wpaść do bramki strzeżonej przez Dawida Bułkę. Zły trochę na siebie Tomasz Parzy. Ładne dośrodkowanie, no i zabrakło dosłownie centymetrów. Sergio Bataty. Na środek do Pawła Drumlaka. Drumlak podciągnął pod pole karne do Grzegorza Matlaka. Matlak, miękka wrzutka. Olgierd Moskalewicz głową, ale znów za lekko, by zaskoczyć golkipera pod Beskidzia Bielsko-Biała. Grzegorz Matlak. Pole karne. Ładnie wyskoczył do tej piłki Olgierd Moskalewicz, no ale to za mało, by zdobyć gol. 61. minuta meczu. No i będziemy mieć trzecią żółtą kartkę. Tym razem po faulu na Pawle Drumlaku. Ukarany zostaje Mieczysław Agaf. Paweł Drumlak w swoim stylu w pewnym momencie zwolnił bieg, poczekał, aż popchnie go przeciwnik. No i żółta kartka, a także rzut wolny dla Pogoni. Sergio Batata, 18 metr, znów zbyt lekko i w środek bramki, dokładnie tam, gdzie był ustawiony Dawid Bułka. To już 67. minuta i wynik remisowy, wciąż 0-0 z rzutu wolnego. Paweł Drumlak, idealna sytuacja, Tomasz Parzy. No i podobnie jak kilka minut wcześniej, Sergio Batata, sam środek bramki. Proste w Dawida Bułkę. Ładnie dośrodkował Drumlak. Batata przypadkowo, ale dograł piłkę Tomaszowi Parzemu. Ten jednak nie zdołał pokonać bramkarza Podbeskidzia. Parzy z linii bocznej. Olgierd Moskalewicz, to 73. minuta. Dośrodkowanie Moskalewicza, no i trafia w rękę Marcina Klaczki. Sędzia Adam Konarski pokazuje na 11 metr rzut karny dla drużyny szczecińskiej. Pogoni, 73. minuta spotkania. Jeszcze raz akcja Moskalewicza. I piłka trafia najpierw w udo, a później w rękę Marcina Klaczki. I rzut karny dla drużyny szczecińskiej. Nie ma na boisku Artura Bugaja, kontuzjowanego, który nie mógł zagrać w tym spotkaniu. No i rehabilituje się Sergio Batata. Nie broni jednak to uderzenie Dawid Bułka, więc drugi raz w tym sezonie w rundzie jesiennej Sergio Batata nie strzela gola z rzutu karnego i już chyba wyleczy się na dość długo z wykonywania jedenastek Brazylijczyk. Nie strzelił bramki w spotkaniu z błękitnymi Stargard Szczeciński, a teraz z Podbeskidziem Bielsko-Biała. To była już 73. minuta. Pogoń remisowała 0-0. Trwał cały czas napór drużyny szczecińskiej. 74. minuta, więc 60 sekund później z dystansu Przemysławek Kaźmierczak, ale znów obok bramki Podbeskidzia. Włączył się do akcji Pogoni. On ją rozpoczął właściwie Bogusław Wyparły. Daleko, daleko do przodu walczyło piłkę Olgierd Moskalewicz. Jest Paweł Drumlak do Przemysława Kaźmierczaka. Kaźmierczak trafia w obrońcę
a Paweł Drumlak zbyt lekko na bramkę pod Beskidzia. 80. minuta spotkania, wybija piłkę Michał Łabęcki. Znów dobrze zastawiał się Olkiert Moskalewicz, Batata, Przemysław Kaźmierczak. Kaźmierczak nie bardzo wie, komu zagrać teraz naraz Olgierda Moskalewicza. Moskalewicz co zrobi w polu karnym? Wycofanie do Pawła Drumlaka. Drumlak mocne, soczyste uderzenie z 20 metra, ale hokejowo zablokował ten strzał, który się jest z zawodników pod Beskidzia. 84. minuta meczu, no i kontra drużyny gości. Ruszył lewą stroną Mieczysław Sikora, zablokowany jednak nieprzepisowo przez Krzysztofa Michalskiego i żółta kartka. Pierwsza dla gracza Pogoni w 84. minucie, ukarany nią zostaje obrońca drużyny szczecińskiej Krzysztof Michalski. Rzut wolny, tradycyjnie Paweł Drumlak znów w pole karne. Wybita piłka, ale zbyt krótko. Tam jeszcze powstrzymywany chyba nieprzepisowo Artur Andruszczak. Cały czas jednak szczecinianie Sergio Batata w swoim stylu nożycami, ale znów piłka jak zaczarowana. Nie chce wpaść do siatki drużyny pod Beskidzia. W ostatnich minutach zerwali się do ataków goście. No i to jest 88. minuta i strzał Mieczysława Sikory. Na szczęście dla nas na posterunku Bogusław wyparło. Cieszą się kibice pod Beskidzia. Oni już wierzyli w to, że co najmniej jeden punkt wywiozą ze Szczecina gracze z Bielska-Białej. 93. minuta spotkania. Andruszczak zza linii bocznej, wrzutka w pole karne, wybita piłka, dochodzi do niej jeszcze Jules Simar, ponownie wrzuca w szesnastkę, walczy Krzysztof Michalski, walczy Sergio Batata, bronią się gracze pod Beskidzia, Przemysław Kaźmierczak, 1-0 dla drużyny Pogoni w 93. minucie spotkania. Niebywała radość na trybunach, jak również na ławce rezerwowych i w szeregach drużyny szczecińskiej. Jeszcze raz ta akcja Batata. Tu wybijają piłkę dość nieporadnie, jednak gracze pod Beskidzia zbyt krótko głową z pola karnego wprost na nogę Przemysława Kaźmierczaka. Ten się nie zastanawiał, huknął z pierwszej piłki. Piłka jeszcze skozłowała przed Dawidem Bułką. 1-0 dla Pogoni i kołyska dla córki Krzysztofa Michalskiego, Asi. 1-0 dla Pogoni i już wiadomo było w tym momencie, że nikt nie odbierze zwycięstwa drużynie szczecińskiej. Nie dotrwał na ławce rezerwowych do końca tego spotkania. Trener pod Beskidzia Krzysztof Pawlak ostatnią minutę oglądał już z tunelu. Końcowe sekundy tego spotkania Przemysław Kaźmierczak. Jeszcze wrzutka w pole karne, zamyka akcję z lewej strony Grzegorz Matlak. Niedokładnie jednak odgrywał piłkę ponownie na środek pola karnego i sędzia Adam Konarski kończy to spotkanie. Pogoń Szczecin wygrywa z pod Beskidziem Bielsko-Biała 1-0, a tak pożegnał się ze stadionem Pogoni Krzysztof Pawlak. Pogoń wygrywa 1-0, bramka w 93. minucie autorstwa Przemysława Kaźmierczaka. Załamani gracze pod Beskidzia Bielsko-Biała wiele włożyli sił w to spotkanie, wiele ambicji. Zabrakło dosłownie 60 sekund. Myśmy walczyli, dawaliśmy z siebie wszystko i myślę, że Pogoń miała więcej sytuacji do strzelenia bramek, nie wykorzystali ich. No i za walkę może nam się remis należał, no straciliśmy go po czasie, no i trudno, tak jest w piłce. Zasłużyliśmy na jeden punkt, chociażby z tego powodu, że włożyliśmy mnóstwo sił zaangażowania w to spotkanie. Mieliśmy też parę sytuacji bramkowych, trzeba oddać Pogoni to, że posiadała, zwłaszcza w drugiej połowie, przewagę optyczną, atakowała, starała się nas ograć, to udało się. Szkoda tylko, że
tej minucie i nie mieliśmy już praktycznie czasu na odrobienie strat. Wyczekałem obrońcę, który zbił głową piłkę za szesnastkę i po prostu się udało. Bramkarz jeszcze został kozła przed obroną i tak wpadła bramka. Dlaczego tak ciężko szło pogonić dzisiaj? Myślę, że te sytuacje, które nie wykorzystaliśmy, było cały czas nerwowo i akurat myślę, że w końcu dopięliśmy swego i mamy najważniejsze 3 punkty. Teraz to się liczy, nieważne w jakim stylu, już ważne, że 3 punkty. Po nieszczelonym karnym przez Sergio Batatę to troszkę już wkradła się taka nerwowość, że i zespół przeciwnika bronił się całą jedenastką, także naprawdę było trudno o klarowną sytuację i na pewno już pewne zwątpienie wkradało się w zespół, ale jako kapitan jeszcze mobilizowałem zespół do ostatnich minut, żeby próbować, bo były szanse przy wrzutkach, także i szczęście się uśmiechnęło. I wszystko się zakończyło zgodnie z planem, czyli naszą porażką, chociaż myślę, że zostawiliśmy po sobie niezłe wrażenie. Jesteśmy na tak ciężkim etapie w rozgrywkach, że każdy punkt jest dla nas na wagę złota i byliśmy blisko. Szkoda, że w tak pechowych okolicznościach przegraliśmy. Przerażające jest niestrzelenie karnego przez Batatę w takim momencie, w takim meczu. Brawo Bułka. No i takie jest życie, że Kazimierczak, który w pewnym momencie w 89 minucie jest za zmianę wygwizdany, to on jest bohaterem meczu. I pozostałe wyniki 15 kolejki. Błękitni Stargard przegrali w Jaworznie z Garbarnią 0-2. Oba zespoły kończyły mecze w dziesiątkę. Usunięci z boiska Adam Kąpała z Garbarni w 85 minucie i Michał Lewandowski z Błękitnych w 87. W Bełchatowie GKS zremisował z Zagłębiem Lubin 1-1. Tylko remis w Krakowie Kraków na wyjeździe z łódzkim klubem sportowym. W tabeli na prowadzeniu Pogoń Szczecin 31 punktów, już 3 punkty przewagi nad Krakowią oraz Zagłębiem Lubin i 5 nad GKS-em Bełchatów. W dolnych rejonach tabeli coraz wyżej Polar Wrocław już awansował na 15 miejsce. Na pozycję 16 spadł łódzki klub sportowy, a tabelę zamyka niezmiennie zespół Błękitnych Stargard Szczeciński. W 15 kolejce strzelono 13 goli, spotkania obejrzało 29 tysięcy widzów. Sędziowie ukarali zawodników 34 żółtymi kartkami i 2 czerwonymi. W rundzie jesiennej Pogoń rozegrała 15 spotkań, 9 razy zwyciężyła, 4 spotkania zakończyły się remisem i 2 porażki drużyny szczecińskiej. Stosunek bramkowy 29-11, w Szczecinie bez porażki, 7 zwycięstw, remis 23-5 w bramkach. Na wyjeździe remisowo 2 zwycięstwa, 2 porażki, 3 remisy i stosunek bramkowy także remisowy 6-6. I ranking kartkowiczów. W najbliższym meczu z GKS-em Bełchatów Paweł Drumlak, Artur Bugaj, Tomasz Kółkiewicz, Grzegorz Matlak i Tomasz Parzy muszą uważać, aby nie otrzymać żółtego kartonika, jako że wykluczy to ich z ostatniego spotkania z Zagłębiem Lubin. I jeszcze klasyfikacja najskuteczniejszych zawodników Pogoni. Na prowadzeniu niezmiennie Artur Bugaj. Dopisujemy nazwisko Przemysława Kaźmierczaka, zdobywcy bramki z Podbeski Dziem Bielsko-Biała. I klasyfikacja najlepiej asystujących: Sergio Batata i Paweł Drumlak. W punktacji kanadyjskiej także bez zmian. Na prowadzeniu Batata z Arturem Bugajem po 10 punktów, 8 ma na swoim koncie Paweł Drumlak.